ale historia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Ale to Historii. Przy mikrofonie Grzegorz Mystek, a w studiu już ze mną komendant Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów Polskich Tomasz Jamrus Piłsudski. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Zapewne wielu naszych słuchaczy, słysząc Pana nazwisko, zastanawia się, czy to na pewno ten Piłsudski? Ten Piłsudski, prawdę gada ma Piłsudskiego brata marszałka. Bo rzeczywiście to spokrewnienie na pewno wpłynęło na, w jakiś sposób na Pana życie i pewnie podczas życia odkrywanie tych rodzinnych historii miało bardzo duży wpływ. Zgadza się. I od strony ojca, czyli od strony Piłsudskich, a dokładnie przed wojną Horeszko Piłsudskich, a i od strony matki, czyli też całkiem inna historia, bardziej związana z wojskiem, z kawalerią. Także troszeczkę było tego. A mniej więcej w jakim okresie życia zainteresował się tą pan historią, tak? W sumie od najmłodszych lat dziadek mi wpajał właśnie tematy wartościowe, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Jako przedwojenny oficer kawalerii II Rzeczpospolitej Polskiej, no chłonąłem tą wiedzę, historię tą prawdziwą, niezakłamaną, którą jeszcze mój dziadek sam doświadczył jako były żołnierz Armii Krajowej. Zresztą cała rodzina praktycznie walczyła za czasów I wojny światowej, II wojny światowej, czy to w Armii Krajowej, czy u Andersa. A jeżeli chodzi o tematy marszałka, to z czasem zacząłem się dowiadywać czegokolwiek, bo rodzina tak naprawdę się bała cokolwiek przyznać. W szczególności, że w 1945 roku brat babci został zamordowany przez NKWD w biały dzień na dworcu głównym w Krakowie. I z tym też wiąże się ta część nazwiska Jamrus. Dokładnie, dokładnie tak. Jest pan komendantem, jak już powiedziałem, Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Właściwie chciałbym porozmawiać najpierw o samych legionach. Bo mówimy, że tam Legiony Piłsudskiego, Legiony Polskie Piłsudskiego. Jaka jest historia powstania tych Legionów? Ale w sumie Legiony to może nie, że Piłsudskiego, bo tych dowódców trochę było. Tak naprawdę rządził Naczelny Komitet Narodowy, z jego powołania i namaszczenia generał Czas-Gadurski, w międzyczasie jeszcze pułkownik Sikorski, Władysław, późniejszy generał Wojska Polskiego i premier na uchodźstwie w drugiej Wielkiej Brytanii. Piłsudski stał się symbolem niepodległej Polski. Rada Regencyjna jeszcze w tym to wszystko utwierdziła tą legendę marszałka, gdy został naczelnikiem państwa po odzyskaniu niepodległości, czyli 11 listopada 1918. Jest dużo wybitnych postaci, jeżeli chodzi o legiony, a sam zalążek legionów, owszem, to Józef Piłsudski zaczął razem ze swoim przyjacielem Kazimierzem Sosnkowskim. Sama geneza, zanim jeszcze powstały Legiony Polskie, czyli pierwsza kompania kadrowa, jeszcze wcześniej strzelec, drużyny bartoszowe, czy zespół gimnastyczny Sokół, to też inna inszość, jak to mówią. Całokształt tworzenia zaczyna się po kryzysie w PPS-ie, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, gdzie mamy rozłam na starych i młodych. Starzy z Piłsudskim na czele zaczynają tworzyć Związek Walki Czynnej, który przekształca się dzięki właśnie zaborowi austro-węgierskiemu w późniejsze legiony. Które były właściwie zalążkiem przyszłej armii Wojska Polskiego. A pierwotnie faktycznie armią, częścią armii austro-węgierskiej. Dokładnie. Jako tak zwany Landsturm, czyli tak, można powiedzieć obrona wojska krajowa. Samoobrony. Tak. A jak właściwie były sformowane legiony polskie? Formacja jako taka to byli ochotnicy. Do tego stopnia ochotnicy, że nawet Polonia z Wielkiej Brytanii i Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych potrafiła przypływać statkami tutaj do kraju, do Polski, przedostawać się kanałami właśnie tutaj do Krakowa. Część z nich zasiliła w ogóle pierwszą kompanię kadrową. Te 170 nazwisk, które zostały wyczytane przez Kazimierza Sosnkowskiego 3 sierpnia 1914, tam też znajdują się właśnie ludzie, którzy byli po wielkiej emigracji po prostu Polakami na obczyźnie, czyli w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Do tego stopnia ci ochotnicy, albo ci, którzy nie mogli przystąpić jako ochotnicy, fundowali legionom coś, w tym przypadku broń, amunicję, no bo Austria nas traktowała po macoszemu, jak właśnie mięso armatnie, które w razie W może się przydać. W związku z tym pieniążki szły tutaj do Krakowa i do Lwowa, do większych okręgów właśnie Związku Strzeleckiego. Z tego została zakupiona broń i nawet został ufundowany sztandar przez Polonię właśnie z Kanady. Pierwszy sztandar pierwszej Brygady Legionów. A pod względem technicznym jak były wyposażone te wojska i też jaki był, można powiedzieć, dominował typ uzbrojenia?
ciężko było cokolwiek. Gdyby nie zespół cechowy krawiectwa tutaj w Krakowie, który wysygnował 250 mundurów, a 251 był Józefa Piłsudskiego, który tak naprawdę do 1918 cały czas miał na sobie. Z tym też była anegdota, jak Żeromskiego przyjmował w kalesonach, bo jego jedyne właśnie spodnie, które dostał, były ukrawcowe, żeby dziury pozaszywać. Druga taka sytuacja była w 1918, gdy koledzy z PPS-u przyszli do można w cudzysłowie powiedzieć, do audiencji, do marszałka. To też wszystko było cerowane, nicowane, no bo w tym samym mundurze, w tym samym płaszczu całą pierwszą wojnę światową przesiedział. Działał na froncie i tak dalej. No Maciejówki miał chyba ze 4 albo 5, z czego jedną zerwała mu kula w ogóle carska i gdyby nie Kazimierz Sostkowski, to by Józefa Piłsudskiego już na początku wojny nie było. Bo w ostatniej chwili go wziął, po prostu zgarnął, tylko mu czapkę porwało Józefowi. Także samo uzbrojenie to, tak jak mówię, z pieniążki, z właśnie subwencji różnych. Część pieniędzy, które zostały pod Bezdanami wykradzione carskiej armii, czyli polski western, akcja pod Bezdanami. Właśnie z konwoju kolejowego zostały zabrane pieniążki. I tak zostało to wszystko werbowane. Jeżeli chodzi o całokształt uzbrojenia legionowego na tamte czasy, czyli pierwsza kompania kadrowa i tak naprawdę do 1914, do grudnia, część rzeczy cywilnych, część rzeczy austriackich, część rzeczy w ogóle po francuskich. Zdarzały się też carskie rzeczy, które gdzieś tam pokotnie zostały wykradzione jeszcze za PPS-u. Z bojówek PPS-u. Tak naprawdę ujednolicenie jako tako w pierwszej brygadzie zaczyna się od końca 14 roku przez cały 1915. Druga brygada, która była już całkowicie formowana tu w Krakowie z namaszczenia jakby armii austro-węgierskiej, inna bajka. I stopnie austriackie, komenda bardziej austriacka, wyposażenie, uzbrojenie stricte austriackie. Pierwsza brygada, że zaczynała w ogóle, ale ta druga brygada była całkiem inna. No i co? Maciejówka, wiadomo, czyli ludzie od Piłsudskiego, bardziej Piłsudczycy. Znowu Rogatywka, czyli tak zwana jagiellońsko-habsburska kompromisówka, jak to druga brygada ich nazywała. To jest właśnie druga brygada. Sam kryzys przysięgowy 1917 pokazuje, że jakie były zależności. Kto chciał rzeczywiście tej wolnej Polski, a kto w sumie walczył, bo walczył, ale gdzieś ta Polska wolna się rozmywała w międzyczasie. Z jakiego typu wojsk składała się pierwsza brygada? Piechota, artyleria, kawaleria, ciężkie karabiny maszynowe. Czyli nawet tego typu uzbrojenie. Zgadza się. No tutaj w Krakowie, w Przegorzałach, Czech z pochodzenia, generał Brzoza Brzezina, otokar, tworzył właśnie artylerię legionową, późniejszy generał Wojska Polskiego i też dowódca artylerii. A z jakich tak warstw społecznych składali się legioniści? No, to też totalny miszmasz. Od chłopa pańszczyźnianego, jakby to ktoś powiedział, za komuny, przez mieszczaństwo, wyższe klasy, średnie klasy, przez akademickie środowiska, szkolne środowiska, gimnastyczne środowiska, no bo sokół, harcerze, skauci, także totalny zlepek ludzi, którym ta Polska jednak leżała na sercu i chcieli tej wolnej Polski. Czyli w większości nie byli to ludzie z jakimkolwiek doświadczeniem i wykształceniem wojskowym? Część z nich była, na przykład tak generał Zygmunt Zieliński, stary żołnierz austro-węgierski, mimo że Polak, jego dziadek i ojciec powstańcy styczniowi, szlachcic polski. W pewnym momencie w ogóle w polskich rodzinach było tak, szczególnie za nie tylko monarchię austro-węgierską, ale w ogóle się utarło, że jak jest więcej dzieci, to najstarszy idzie do wojska, środkowy zostaje na gospodarstwie, a ostatni idzie na księdza albo na siostrę zakonną. Dlaczego? Żeby rozłożyć koszty utrzymania rodziny. I tak został właśnie generał Zygmunt Zieliński wysłany do armii, do wojska, do szkoły oficerskiej w Wiedniu. Zdał ją z oceną bardzo dobry. Czyli z piąteczką. No i to tak naprawdę to on dowodził drugą brygadą legionów całą, a nie tylko swoim trzecim pułkiem do społu z generałem Hallerem, który z kolei Haller też szkoła w Wiedniu oficerska, ale już tam mu dobrze nie poszło. A jak wyglądało takie codzienne życie legionistów, kiedy oni zaciągnęli się już do tych legionów i siłą rzeczy w chwili w jakimś takim formacie, w jaki sposób oni sobie organizowali życie w obrębie takiej jednostki? No to jeżeli chodzi o Kraków sam, przed wyruszeniem na front, jakikolwiek ich chrzest bojowy, posłużę się anegdotą z kroniki pułkowej 13. Galicyjskiego Pułku Piechoty Krakowskie Dzieci, gdzie tak naprawdę 85% zasobu pułku to sami Polacy i Krakusi. Że rano ćwiczą nas po szwedzku, w południe po niemiecku.
czyli gimnastyka szwedzka, czyli normalnie zaprawa poranna, byśmy powiedzieli dzisiaj w Wojsku Polskim. Później musztra, obsługa broni. Też dużo anegdot powstało właśnie a propos obsługi broni, bo szczególnie w Wojsku Austro-Węgierskim. Z racji tego, że Wojsko Austro-Węgierskie było totalne multikulti, z racji tych wszystkich landów, które były w monarchii, zaczęto szczególnie tu u nas w Galicji tworzyć nowy słownik. Na przykład anegdota jest taka, że był problem z zamkiem od karabinu. Miej zasady żołnierzu, ten zamek jest zamknięty czy otwarty? No otwarty. Jak otwarty, jak jest zamknięty? No, a gdzie ma pan klucz? Dlatego powstał nie ze zamek, tylko tak zwana szperklapa. Tak wyglądał mniej więcej dzień, czyli mamy zadania bojowe do spełnienia, że oficerowie nas gdzieś wysyłają coś zrobić, coś załatwić, adiutanci wiadomo przy sztabie siedzą, w tym przypadku przy Sostkowskim, Piłsudskim na przykład, czy Walerym Sławku, mamy właśnie zakwaterowanie, później jakieś ćwiczenia, obsługa broni, strzelanie. Żołnierz się nie nudził tak naprawdę, a oni mieli już sami z siebie w głowie, że muszą być jak najbardziej przygotowani do tego, że idą za tą Polskę walczyć. A jak żołnierze postrzegali samego Piłsudskiego? No, to był taki ojciec wszystkich. Później się mówiło o nim, że dziadek. Bo na Piłsudskiego się mówiło przed wojną, że to jest dziadek. A tak naprawdę Józef, wbrew powszechnej opinii, która narastała, szczególnie za czasów PRL-u, to był ojciec wszystkich legionistów. Owszem, miał swój specyficzne poczucie humoru, ale przede wszystkim był szczery w tym, co mówi. Co w sercu, w głowie, to na języku, jak to mówią. Do tego stopnia, że w pamiętnikach jest dużo opisanych rzeczy, że czasami części oficerom to się nie podobało, szczególnie nawet z drugiej brygady, czy ze sztabu NKN-u. Próbowano jakieś pieszkwile pisać na Józefa. Odgryzł się fajnie Wieniawa Długoszowski, pisząc wiersz o Władysławie Sikorskim, o pułkowniku niestarym, w którym opisuje właśnie, końcówka jest fajna pod tytułem, że tak jakby Sikorski mówił o sobie, dlaczego do niego się, do parlamentu i tak dalej się doczepiają, że bądź co bądź, wiem jak żołnierze giną, widziałem to gdzieś w kino, także tutaj też jest takie odzwierciedlenie, jak było naprawdę, a to co później narastało w opinii publicznej i to co później było za komuny zakłamywane, że Piłsudski był taki, owaki i tak dalej.